26 sierpnia w starostwie odbyła się 10. sesja Rady Powiatu Kozienickiego. W jej trakcie mowa była m.in. o sytuacji kozienickiego szpitala oraz modernizacji i budowie dróg. Po rozpoczęciu obrad starosta przedstawił sprawozdanie z prac zarządu. Zajmowano się m.in. rozpatrywaniem wniosków zgłaszanych przez gminy wchodzące w skład powiatu, sytuacją naszego szpitala, suszą oraz omawiano materiały sesyjne. Na sesji przedstawiono również informację na temat funkcjonowania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do końca dobiegają prace związane z całkowitym zinformatyzowaniem ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu. W trakcie obrad przyjęto także kilka uchwał. Wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie. Dla gminy Grabów nad Pilicą przeznaczono 100 tysięcy złotych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP, a 60 tysięcy dla gminy Sieciechów na renowację studni głębinowej stacji uzdatniania wody. Wprowadzono także zmiany do budżetu powiatu na rok bieżący. Wszystkie uchwały zostały podjęte przez Radę jednogłośnie. W interpelacjach i zapytaniach radnych mowa była m.in. o konieczności ustawiania znaków teren zabudowany w Uczynowie przy drodze krajowej nr 48 oraz w Nowinach od ronda w kierunku Zwolenia przy trasie nr 79. Zwrócono także uwagę na potrzebę budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu. Poruszono również temat naboru do szkół średnich oraz remontów prowadzonych w wakacje w tych placówkach. W pierwszym LO w Kozienicach w klasach pierwszych naukę rozpocznie 76 osób. W zespole szkół nr 1 w liceum będzie to 117 osób, w technikach ponad 120, a w zasadniczej szkole zawodowej ponad 80 osób. W Garbatce do pierwszej klasy technikum drzewnego zostało przyjętych 21 osób, a do klasy mundurowej 13. Dyskutowano także o modernizacji dróg krajowych biegnących przez Kozienice, czyli zmierzających ku końcowi pracach na 79 i konieczności naprawy nawierzchni drogi nr 48 na odcinku ulicy Lubelskiej w Kozienicach. Mowa była także o konieczności przeprowadzenia remontu drogi w Holendrach Piotrkowskich oraz kontynuacji prac przy budowie chodnika w Woli Chodkowskiej. W przyszłości planowane jest na tym chodniku wydzielenie ścieżki rowerowej. Do gminy Kozienice ma być skierowane zapytanie odnośnie przeniesienia wiaty na przystanek na osiedlu energetyki przy ulicy Warszawskiej. Dużo pytań dotyczyło kozienickiego szpitala. Mowa była o zmniejszeniu składu osobowego karetek. W podstawowych karetkach będzie to 2 osoby, a nie jak dotychczas 3, czyli ratownik i pielęgniarka. A w specjalistycznych będzie to 3 osoby, a nie jak dotychczas 4. Proces zmian jest w toku, ponieważ ratownicy muszą zrobić uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Jak podkreślił dyrektor placówki, jest to zgodne z ogólnopolskimi normami opracowanymi przez konsultantów krajowych. Dyskutowano także o sytuacji na urologii oraz na chirurgii. Oddział urologiczny od 1 sierpnia pracuje bez zakłóceń. Trwają poszukiwania ordynatora na oddział chirurgiczny. Laboratorium w szpitalu po modernizacji wykonuje coraz więcej badań. Podpisywane są umowy z ośrodkami zdrowia. Ze względu na popsuty gastroskop nie wykonywane są na chwilę obecną badania. Ma być on jednak wkrótce naprawiony. Kondycja placówki nie jest najlepsza. Dyrekcja liczy na pomoc z rezerw rządowych, którą podczas spotkania w szpitalu zapowiedziała premier Ewa Kopacz. Pozyskane środki mają być przeznaczone na remonty i zakup sprzętu. Kwota tej pomocy na chwilę obecną nie została podana do publicznej wiadomości. Strata szpitala na zakończenie pierwszego półrocza roku bieżącego wyniosła 2 600 000 zł. W roku ubiegłym w analogicznym okresie było to 3,5 miliona. Wnioskowano także do dyrekcji szpitala o zdjęcie pachołków z drogi na parkingu przy szpitalu, bo i tak nie jest tam pobierana opłata. W sprawach różnych poruszono m.in. kwestię budowy obwodnicy Kozienic oraz przekazano na ręce starosty pismo od mieszkańców Aleksandrówki w sprawie odszkodowań w związku z wybudowaniem ulicy.